jesteście mocni, silni, my słaba pleć. Lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. Co jest wam? Damy szanowne panie, proszę. W Zespole Szkół nr 1 w Tychach i czwartym liceum przy ulicy Wejhertów zorganizowano nietypowe obchody Święta Niepodległości. W tym roku obchody przyjęły formę historycznego happeningu wpisującego się w atmosferę roku 1918 i lat 20. Uczniowie potraktowali to jako dobrą zabawę, która przy okazji była edukacyjna, co cieszy nauczycieli, a zwłaszcza historii. Czy mogę pomóc? Nazywam się Agnieszka Brzoskówna, jestem panną, poświęcam się moim uczniom bez granic, uczę ich tutaj w Gimnazjum Żeńskim. Czyli mężczyzn nie dopuszczacie? No, chłopcy są oczywiście, tak, są, ale w swoim gimnazjum męskim dziewczęta się jedynie z nimi kontaktują na potańcówkach, które są raz w miesiącu bodajże organizowane, jeżeli uczniowie na to zasłużą. Mogą tańczyć razem czy osobno? No, myślę, że oczywiście razem, ale pod naszym czujnym okiem. To znaczy pani pełni taką rolę właśnie? Tak, ja stoję na straży moralności i obyczaju, tak. Oczywiście koleżanka, mama uczennicy również może to poświadczyć. Do czego służy ta długa wskazówka, czy też puda? Wskaźnik, ale generalnie nie musimy używać tutaj kar cielesnych, natomiast na wszelki wypadek uczniowie muszą o tym pamiętać, że tak się może zdarzyć, jeżeli będzie zachowanie niedopuszczalne, dostaną po prostu w łapę. A w męskim gimnazjum to się częściej zdarza? Z tego co wiem, tak. Czyli kary cielesne. Tak. Oj, przepraszam bardzo. Halo, słucham. Nasza szkoła wygląda dziś inaczej. Przenieśliśmy się w czasie do roku 1918, kiedy rozgrywały się tak ważne wydarzenia dla naszej ojczyzny. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej wam będzie poznać i zrozumieć nie tylko wydarzenia historyczne, ale i procesy społeczne, kulturowe, tak ważnych dni rozgrywającego się dwudziestolecia. Kiedy była wielka euforia w 1918 roku, szybko okazało się, że my Polacy mamy kłopoty z naszą wolnością, a radość z odzyskanej niepodległości szybko okazała się, jak pisał Kaden Wandrowski, radością z odzyskanego śmietnika. Po dzień dzisiejszy trwają spory, kto jest liderem niepodległości. Czy Wojciech Korfanty, czy Ignacy Paderewski, a może wspomniani dzisiaj bohaterowie Roman Dmowski czy Józef Piłsudski. Myślę, że dzisiejsza debata, z całym szacunkiem dla debatujących i szanownych audytorium, nie rozstrzygnie tego problemu. Nazywam się Aleksander Sikora, jednakże dzisiaj wcieliłam się w postać Jana Martlewskiego. Z konstytucją rząd się nie spieszył, gdyż uchwalenie nowej ustawy zasadniczej kraju nie może być tworzona na wyścigi ani w pieśniaku, ani z animozji osobistych, tak jak konstytucja marcowa, która była wydana wybitnie przeciw Józefowi Piłsudskiemu. Nowa ustawa została jednak wydana dnia 23 kwietnia 1925 roku, niecały miesiąc przed śmiercią komendanta, który zmarł 12 maja. Co w dzisiejszych czasach oznacza dla ciebie słowo patriotyzm? No na pewno uczucia to miłość, to na pewno do ojczyzny, jakieś na pewno przekazywanie tradycji starszym, młodszym pokoleniom, przez rodziców nam młodszym. Szacunek do ojczyzny. No nie, dla mnie to jest na przykład postawa, czyli że ja oznaczam się patriotyzmem, przyznaję się do mojego kraju, jestem wierna. Nie da się powiedzieć jednym słowem, co to jest. Przede wszystkim zawsze powtarzam to uczniom, należy się dobrze uczyć i należy troszczyć się o to, co jest naszą największą wartością. Jest to jeszcze obchodzenie świąt narodowych, takich jak na przykład 11 listopada. I chodzi o to, aby było wielkie poszanowanie dla ojczystej mowy, tradycji i historii. Przekazywać co, gdzie, kiedy, jak się działo, wywieszać flagę, zachowywać się podczas śpiewania hymnu. Przede wszystkim kierować się zasadą uczciwości. Ja wiem, że dzisiaj bardzo trudno być sobą i głosić poglądy otwarcie, ale myślę, że trzeba próbować. To jest z jednej strony i miłość, z jednej strony i duma, z kolejnej jest to poczucie tego, że ja tu mieszkam, żyję, że nie da się powiedzieć, tak, jestem patriotą, jednym słowem. Trzeba mieć takie marzenie. Każdy Polak powinien czuć, co to jest patriotyzm, powinien miłować swoją własną ojczyznę. Co konkretnie robicie dla naszej ojczyzny, dla Polski? Ja uważam, że aktem patriotyzmu jest na przykład wywieszenie flag na wszystkie święta narodowe lub choćby takie małe rzeczy jak, nie wiem, w tym przypadku przez moich rodziców płacenie podatków i tym podobne rzeczy. No właśnie, a co pan robi jako patriota, by móc nazwać siebie patriotą? Również jak wszyscy wywieszam flagę, oczywiście hymn jest bardzo ważny, tak? I jeśli są uroczystości takie jak na przykład dzisiejsza, należy śpiewać ten hymn. Co robię? Zawsze na święto wieszam u siebie w domu flagę i uważam, że to jest ważna rzecz. Kiedyś patrioci umierali za ojczyznę. Co w dzisiejszych czasach jako patriota jesteś w stanie zrobić dla ojczyzny? Myślę, że jestem w stanie każde święto narodowe obchodzić jako patriotka oraz jako Polka i myślę, że to jest nadal bardzo ważne. Kochani, co jako patrioci robicie w dzisiejszych czasach dla ojczyzny? Chodzimy na mecze. Żeby się nie wstydzili tego, że jak wyjadą gdzieś, bo dzisiaj takie modne jest wyjeżdżanie gdzieś za granicę, żeby się nigdy nie wstydzili tego, że są Polakami, żeby zawsze potrafili o Polsce dobrze mówić i o Polakach też. Gdy nasza reprezentacja Polski gra, wspieramy ją. Śpiewamy hymn głośno i wyraźnie. Czy kochasz ojczyznę i czujesz się patriotą? Tak, owszem, kocham swoją ojczyznę i tak, czuję się patriotką. Co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić dla ojczyzny, tak? Jako patriota, co robisz dla ojczyzny? Wieszam flagę zawsze na jakieś święto narodowe, czy nie wiem, śpiewam zawsze hymn, mam do niego szacunek, stoję na baczność. Nie wiem, nie mam pojęcia, co mogę. Jesteś gotowa się poświęcić? Chociażby wywieszać flagę 11 listopada, święta państwowe. Dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby wyrażać swoje myśli, czy religię, czy coś takiego. Czy w dzisiejszych czasach istnieje patriotyzm? Jest tak jakby teraz trochę przestarzałe, jakby niemodne być patriotą, ale z drugiej strony myślę, że w takich chwilach jak teraz widać, że wszyscy poczuliśmy ten patriotyzm. No właśnie, co robić, jeśli chodzi o czyny? Ciężko mi powiedzieć, jak to zrobić. No, ludzie interpretują to na swój sposób, inaczej to odczuwają i inaczej po prostu pokazują, jakimi są patriotami. Patrząc na czyny, przecież kiedyś oddawaliśmy życie za ojczyznę. Jak to jest w dzisiejszych czasach? Dlaczego nie możemy tak po prostu zauważyć tego patriotyzmu, mimo że wszyscy mówią, że są patriotami? Znaczy nie do końca chyba wszyscy są takimi prawdziwymi patriotami, którzy by oddawali życie za ojczyznę. Myślę, że Polska ciągle jest krajem patriotycznym, chociaż w dzisiejszym świecie tego nie widać, dlatego że nie jesteśmy w takiej sytuacji, jak ludzie byli kiedyś. A co robić, żeby jednak być patriotą w dzisiejszych czasach? żeby być patriotą, umieć czasami odpuścić, nie wiem. Pełno ludzi wyjeżdża w poszukiwaniu za pieniądze, ja ich rozumiem, ale jest coś takiego, że tutaj mamy swój dom, nie? Musimy zwrócić uwagę na to, że wiele osób wyjeżdża z zagranicy naszego kraju, ale no, masa osób jest tutaj, pracuje, funkcjonuje. Bo ja się wstydzę. Czego? Czego? Istnieje jeszcze coś takiego jak patriotyzm? No tak, wydaje mi się, że jeszcze tak, uczymy się o tym w szkole. Dobrze, jeżeli chodzi o czyny, czy są jeszcze ludzie, którzy pokazują to, że są patriotami? Nie za bardzo? Są jeszcze tacy ludzie, ale już wydaje mi się, że jest ich coraz mniej właśnie. Dawni ludzie byli w stanie umrzeć za ojczyznę. Dla dobra ogółu byli w stanie wiele, wiele zrobić. Dziś nie są w stanie ponieść nawet najmniejszych kosztów w służbie innym. Chociaż deklaracja "Kocham ojczyznę" jest bardzo modna. Czy w patriotyzmie chodzi tylko o piękne słowa? Wszak też jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz? Niech się ziści, nie maj się wola Twoja strona, ale zbaw nas od nienawiści, ocal mnie od pogardy. Dla ojczyzny. Ojczyzny. Chodzimy na mecze. Internetowa telewizja Tychy. ITT.